Czy coś ci przypadło w związku z tym, że nastała ta sytuacja, która nas zastała? Czy jakieś projekty, praca? No, oczywiście przesunęły się zdjęcia do naszego serialu Motyw, do drugiego sezonu. Mieliśmy zaczynać zdjęcia w marcu, czy nawet na początku kwietnia, więc nie wiadomo, kiedy zaczniemy ten drugi sezon. Czekam, co będzie z filmem, dlatego że miałam zacząć zdjęcia do filmu. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni w sierpniu i kręcimy ten film na Islandii. Wydaje mi się, że jeżeli będą loty, no to mam nadzieję, że to się odbędzie. Natomiast ja jestem najbardziej się boję o teatry, bo ja gram bardzo dużo w teatrach i to jest moją miłością i pasją. I teraz jest taka sytuacja, że my nie możemy po prostu ani chodzić do teatru, żeby grać, ani oglądać. I też pewnie trudno będzie później namówić ludzi, żeby nagle tłumnie znowu przychodzili i oglądali właśnie te sztuki. Tak, z jednej strony mnie to zastanawia, a z drugiej strony też na pewno wszyscy są wygłodniali wyjścia z domu, kultury, kina, teatru, więc ja pamiętam, jak uczyłam się w Stanach, byłam w szkole filmowej i że tam pierwszy boom kina to był wielki kryzys w latach 20. Dlatego, że ludzie potrzebowali tego oderwania i potrzebowali właśnie zanurzenia się w innych historiach. Więc widząc to po Netflixie, czy po streamingach, po playerze, że seriale są bardzo chętnie oglądane i filmy, i teatry, i wszystko, co można obejrzeć i zapomnieć na moment o tej sytuacji, jest potrzebne. Więc wydaje mi się, że na pewno widzowie wrócą do teatrów i to bardzo szybko, bo będą chcieli swojej normalności i będą chcieli oglądać to, co kochają, a Polacy kochają teatr. Ja nie chcę się zamartwiać, bo i tak nie mam wpływu na to, co się dzieje. Jestem uczestnikiem, więc płynę tym prądem, jak każdy z nas. Wiedząc, że z ogromną przyjemnością wrócę do pracy, że teraz tej pracy nie ma, a z drugiej strony my z moimi przyjaciółkami mamy swoją fundację Gersy. Sprzedałyśmy nasz serial już jakiś czas temu do Czech, do czeskiego producenta i mamy normalnie terminy, deadline'y, więc jak gdyby siedzimy w domu i piszemy. I mamy potem na Zoomie się cztery spotykamy, albo na Skype'ie dyskutujemy, czytamy pomysły, rozdzielamy pracę, więc... I teraz paradoksalnie może ta praca iść szybciej. Tak, no tak, no bo mamy więcej czasu na myślenie i na zastanawianie się. Ja też wiem, że... Bo mój film teraz nie mógł mieć premiery, mój debiut reżyserski, dlatego że po prostu nic się nie odbywa. No ale mój film zaczyna teraz życie festiwalowe i wiem, że bardzo dobrze mu idzie, że tam nie mogę ogłaszać, ale wiem, że już się podostawał w parę miejsc. No i to jest też czas, wiesz, na zastanowienie się, co chcę robić dalej, o czym chcę opowiadać, co chcę kręcić dalej jako reżyserka. Rozumiem, że ten debiut sprawił, że poczułaś, że tylko chcesz więcej, a nie, że to jest tylko jednorazowa przygoda w roli reżyserki. Nie, to raczej, oczywiście, założenie było takie, jak ja się będę z tym czuła, jak ludzie się będą naokoło ze mną dogadywać w tej pracy, kiedy jestem po drugiej stronie, jaki też będzie efekt końcowy, czy ja potrafię zespolić grupę ludzi, która tworzy film, bo zawsze to jest grupa, praca zespołowa. No i patrząc, wczoraj sobie nawet wieczorem oglądałam mój film, który jest już skończony, jest takim czekającym na półce, żeby ktoś inny go obejrzał, no i jestem zadowolona z efektu. Widzę też swoje błędy i wiem, co chcę robić dalej. I wcześniej nawet pomyślałam, a może zrobię bajkę dla dzieci. No proszę, fajnie. A możesz zdradzić tytuł swojego filmu? Tak, mój film nazywa się Alicja i Żabka. O proszę, ciekawe. A jakiś taki zarys fabuły chociaż? Mój film opowiada o 14-latce. Jest to tak naprawdę, jest ten film opowiadany w konwencji bajki, bo jest tam dużo kostiumów, scenografii i opowiada o tym, co się dzieje z 14-latką, bo ona się dowiaduje, że jest w ciąży. I ona staje przed bardzo trudną decyzją, czy zostawić to dziecko, czy dokonać aborcji. I my pokazujemy, jak
ona przeżywa to w środku. Czyli ten film jest o wnętrzu bohaterki. To jest trochę taka podróż Alicja w Krainie Czarów. Która po Alicja prostu... w krainie własnej siebie. Dokładnie. I z uwagi na to, że to jest strasznie trudny temat, dlatego stwierdziłam, że musi on być opowiadany inaczej niż zazwyczaj, żeby przedstawić tą bohaterkę i żeby nie opowiadać się po żadnej ze stron, tylko zostać przy bohaterze. Więc wymagało to też, żeby nie tkwić w banale, albo żeby nie robić tego reportażu, bo to też jest krótka forma. Więc jest to kino formalne, gatunkowe. Ja się sama fascynuję Wesem Andersonem, Timem Burtonem, więc to taka konwencja trochę.